Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie na mapie, aby pokazać wam, jak wygląda aktualny mój progres. Otóż, jak widzicie, no, mocno zostały oczyszczone tereny Białej Równiny. Tu w ogóle ogarnąłem, że jednak w tym miejscu jest ten magazynek, a nie tutaj, jak początkowo myślałem. Ale to nieważne. Jedyne, co sobie zostawiłem, to pola minowe, tutaj i tutaj, dodatkowo jeszcze obozy. Znaczy obozy, takie ważniejsze, czytaj obozy ogarów i jedziemy... Dzisiaj plan na odcinek jest taki, żeby wyzwolić Jita i ulepszyć sobie harpun, ale żeby to zrobić, to muszę pokonać tych dwóch ogarów. Tak więc jedźmy do pierwszego i zobaczmy, co tamten obóz będzie miał mi do zaoferowania. A, i też jeszcze... w sumie to wam pokażę w trakcie jazdy, żeby nie tracić czasu. Tak wyglądają moje aktualne ulepszenia. Wykupiłem sobie już najlepszy taran, ale... nie noszę go, bo przyspieszenie praktycznie schodzi do... no, równi. Więc na razie sobie to odpuściłem. Pancerz mam ten olałem, bo zrobię misję, dostanę ten i potem mogę kupić ten. Silnik mam ulepszony na maksimum. W ogóle patrzcie, jak fajnie wyglądają te podglądy, nie? Tu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. I szósty level. Tak to wygląda. Dość interesująco. Tutaj jeszcze ozdoby na maskę są do sprawdzenia. Tutaj co? Ulepszenie prowadzenia. Wzmocnienie taranowania. Z tych nowych tutaj zwiększenie maksymalnej prędkości. I też zwiększenie maksymalnej prędkości. Wzmocnienie obrony. Okej, okay, a tutaj coś nowego? No nie, tutaj już nic nowego nie ma. Karoserię jakąś nową zdobyłem. Nie wiem, czy nie tą, którą właśnie mam zaaplikowaną do auta, do naszego autka. Ulepszyłem palniki boczne na drugi poziom dzięki temu obniżeniu właśnie zagrożenia u Krwistobrodego. Grzmot jest bez zmian. Harpun, to jak mówiłem, jeszcze jeden level został, ale to trzeba wyzerować. Czy ta snajperka bez zmian. A tutaj będziemy mogli mieć ścierające się felgi, jak tylko ogarniemy to. A cała reszta jest bez zmian, bo tam muszę już spojówkę i smażyciela ogarniać. I Krwistobrody jest na takim samym poziomie jak Jit. Czytaj, zostały mi tylko magazyny do skrawcenia. Ale to wymaga niestety ode mnie dostarczenia aż 3000 sztuk złomu. Bo to, co jest tam pokazane, ten duży magazyn za 1,5... To jest przekłamane, bo tam trzeba... Jezu, co ja mam taką chrypę? Bo trzeba dać 500 na mały magazyn, 1000 na średni i 1500 na duży. Tylko tego już gra jakby nie do końca chciała to powiedzieć. Dobra, nie to, tylko... Harpun? Dobrze. Dałoby się. Pięknie. Jezus! Co mnie taka chrypa bierze? O, w ogóle złombulans tutaj gdzieś jest. A, jeszcze rura. Czekaj. Rura to powinna być gdzieś z tej strony. No. Jest czy nie ma? Jest. No i dziękuję. O, przy okazji jeszcze jakieś insygnium wyleciało w powietrze. Pięknie. Okej, okay, sprawdźmy. Mam tutaj... Okej, okay, to chyba muszę sprawdzić w tych... w tych spotkania wywiadowcze. Obóz Ogara... O, luj. Czekaj, jak się nazywa ten obóz? To jest... Ten obóz to jest... Fabryka paliw. Dobra.
Dobra, dobra, dobra. Obóz Ogara. Wielki brat to nie. Wielkie ostrze nie. Jest, fabryka paliw. Stryczek, który jest wrażliwy na eksplozję. Okej. Okay. Na lewo od głównej bramy znajdziesz tajne przejście. Wypatruj chybotliwej kładki w połowie drogi na górę. Na lewo od bramy głównej jest zbiornik ognistej rury. No wow, no shit, Sherlock. No dobra. Dobra, ty pewnie już nie troluj, co? Już... Chłopie, naprawdę. Ile razy ty żeś mnie już trollował na tę burzę? I mówię poważnie, ja nie wiem ile razy już to powiedział, a burza nie nadeszła. Dobra, sprawdźmy. A, faktycznie jest dziura w płocie. Dobra. Gaz tam niczym nie rządzi. No co ty sobie... Jonas. Okej, to mi totalnie nie wyszło. Pięknie. Pięknie. Prawie idealny blok. I dziękuję. Gość sobie zdechł. Także ja tutaj sobie zarobię. Ja nie czuję, dlaczego ja muszę dostarczyć taki pojazd do, stricte do twierdzy, a nie mogę po prostu po przejęciu takiego obozu od razu mi się to nie zalicza. Chyba, że to działa tak, że większość złomu leci do właśnie twierdzy, a ja dostaję jakby tak takie wynagrodzenie za to, że ten busik tutaj tam do nich przyprowadziłem, dostaję te 500 sztuk złomu. Pokonaj Ogara w obozie, aby zmniejszyć ogólny poziom zagrożenia w regionie. Wow, a powiesz mi coś mniej odkrywczego, gro? Każdy obóz, jaki niszczę, zmniejsza zagrożenie. W regionie. O, proszę bardzo. Insignium numer 2. Chybotliwa kładka w połowie drogi na górę. Chybotliwa kładka w połowie drogi na górę. Pięknie. Nożyk od razu odzyskany. W ogóle dzięki mi tej mistrzowskiej kontrze na ostrze, którą blokowałem sobie. Nawet sobie nie wiem, czy w tym odcinku, znaczy w poprzednim odcinku, czy. czy poza nagraniem jakimś wzrósł poziom legendy. A samo wzrastanie tego poziomu to jest w ogóle już insza inszość. Bo to dość mocno już poszło. Zresztą to widzicie w sumie po poziom, po tym jak Maxiu teraz wygląda, nie? No widać kompletnie, że. No, poszło w górę po prostu, nie? Poszły w górę upgrade'y. Nie zdarzyłem, kurde. O, dziękuję. O, 31 żetonów u Griffy mam. No to chyba już dobitnie pokazuje, jak bardzo mi to poszło, nie? W górę! Kurde, ile trzeba mieć pary w łapie, żeby złamać komuś kark? Czy złamać, skręcić. Złamać to sobie można. Dobra. Okej, okay, teraz... Czy to jest ta chybotliwa kładka? Tak by trochę wyglądało. No ale nie wiem, jak bym miał to ominąć. Ja muszę tędy przejść. Co, mocnego ciosu to się nie spodziewałeś, co nie? Mocno. Kiedy zakończy, bierzecie gościa za łeb, jeb, hop, ten. O balustradę. Karniak z nożem. No, chodź. Cyk. Zabity ziomek. A nożyk do mnie wraca. Dziękuję. To jest piękne. Bo ja... W praktyce jak mogę mieć czterech takich gości, a nie mam w ogóle noży... To po prostu zabiję ich w taki sposób i ja dzięki temu dostaję 4 noże za darmo. I nie muszę w ogóle teleportować się do żadnej twierdzy. Abstrahując od tego, że i tak mogę to robić, no bo czemu by nie? Dobra, zobaczmy. Tam jest insygnium, tylko pytanie jak tam wejść. O, czy to będzie aż tak proste? Yep. Po prostu tutaj, tutaj i mamy insygnium numer 3. Dobra, tutaj.
No, tutaj pusto, znaczy no pusto jest, żarcie w puszce, ale HP mam full, manierę zresztą też. W sumie zastanawiam mnie, czy... bo ja oberwałem w trakcie walki, ale nie, nic nie piłem, nic nie jadłem. Czy w trybie... cofnąłem się, pięknie. Kurde, jak nie... nie chrypa, to jakiś kaszel, no po prostu pięknie. Tędy mam iść. Dobra, o, wrzaskun, to przydałoby się go zdjąć. Dobra, weź się cicho, co? Walhali mówisz? Ha! Aj, co? Tego się nie spodziewałeś. O, pięknie. Jak soczyście strzeliła ta kostka. Czemu się w ogóle liczy i nie pojawia uderzeń, ani nic? Ja w ogóle się dziwię, że on po jednej takiej akcji nie ginie. Przecież on go po prostu bierze w połowie i na... on go nie obala tak normalnie, tylko on go obala prosto na jego kark. No to po jednej takim ciosie gość już powinien chyba nie żyć, nie? Czy nie? Dobra, to potrzebuje wysadzić ostatnie insygnium, pięknie. A czy byłby? No oczywiście, że byłby tutaj jakiś kanister. No, to ja sobie go wezmę. Palę, puszczę. No bo po co mam nalać amunicję? No i z nią rozwali się tak czy siak, ja nie zmarnowałem żadnego naboju. Okej, to w złej kolejności. Najpierw podpalić, potem upuścić i teraz się troszkę cofnąć. Cool guys don't look at explosions. Chyba, że jadą autkiem, wtedy patrzą poniekąd, no bo muszą widzieć, dokąd jadą, nie? Dobra, jeszcze dwie paki złomu mi zostały. Pytanie tylko, czy to będzie przed ogarem, czy dopiero pod jego areną? O, jedno jest przed. Bo jeszcze jest mówione, że pod areną ogara są jakieś rzeczy do znalezienia. Dobra, my jesteśmy już prawie przy kolesiu, czy mnie czeka jeszcze jedno piętro? Dobra, chwilowo. Prosto w górę, żadnej walki. Więcej złomu też nie ma. Mam nadzieję, że go gdzieś tu nie pominąłem, bo byłaby trochę lipa. No, nie ma. Okej, mamy stryczka. What the fuck? Co to za jakieś sadomaso, tylko w bardzo złym kierunku poszło. Stryczek. Legendarny ogar z Czarnego Miasta, przywódca fabryki paliw. Jest potężnym bokserem i bardzo zdolnym wojownikiem, brutalny i prostolinijny, wierny wyłącznie przemocy i przyjemnością. Czyli taki trochę masochista, powiedzmy, znaczy nie, socjopata, o, socjopata, to jest to określenie. Jego lojalność wobec Krotusa jest niezłomna, ale tylko dlatego, że pozwala mu on wieść życie pełne brutalności i cielesnych uciech. To chyba tylko z chłopcami patrząc na to, jak goście wygląda i też na to, że rzadko tu jakieś kobiety widujemy. Bo tam mówiłem, że Nadzieja to taka kobieta, nie? Ale coś kobieta, która w cudzysłowie wygląda jak kobieta. Co ma wytrzeć? Czemu tak oczy szeroko otwarte? O, miniboss. Ogar. Nowy wróg. Okej, widzę akurat ten sam. Musisz korzystać ze wszystkich dostępnych taktyk. Pamiętaj o unikaniu ciosów ich wielkich maczug. Okej, dzięki za podpowiedź, gro. Przyjdź do mnie, gdy znudzą ci się łatwe ofiary, twoja śmierć przejdzie do legendy. Ogary z Krotusa to jego regionalni dowódcy, przebywający w obozach znajdujących się w strategicznych miejscach na pustkowiach. Obawiają się ich wszyscy mieszkańcy pustkowi, ale bojowcy ich uwielbiają, mimo że czasem są oni okrutni i sadystyczni również wobec swoich poddanych. No spoko. Tutaj, a te ozdoby na maski, które mogę wszystkie sobie tak przejrzeć, to tak szybko wam pokażę.
Tam w ogóle jakaś czaszka krowy chyba była. Dobra, i mamy wszystko. Strzępki historii też poznajdowane, ale mówiłem, to chyba po prostu zrobię jakiś bonusowy odcinek, gdzie pokażę wszystkie te strzępki historii. Dobra, nie da mi tak normalnie wyjść. Ała! Ej, ziomuś, chodź tutaj. No chodź. No chodź, 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 chodź. Bum! O, pięknie! 1/3 HP! Na raz. Ta, gościu, wyglądam ci na kogoś, kto się boi. Dawaj, no chodź tutaj, chodź. No. Szkoda, że on sadzę go nie może wystawić, to by było najlepsze. Bum! O! No po prostu momentalnie! Momentalnie! No chodź, chodź! O, ej! Leżeć! Ej, co jest? No, co ja mam zrobić, żeby go zabić? Ała! Nie, mam coś wcisnąć? O, dobra, dostał po pysku. Chyba, że on HP jeszcze ma, dlatego... Ała! Nie, bo jak do niego strzelę, to co? A, okej, okay, wystarczyło. O, tak, muć! Muć go tą strzelbą! Pięknie. Pierwszy ogar zgładzony. No i jak tu gdzieś przy okazji będzie obok ten złom, to będziesz przeszczęśliwy. Co ma goście przy sobie? 3 plus 1 pocisk z skilla. O, no tak. Powiedzmy, że... powiedzmy, no w sumie bardziej niż połowa to zaszło, nie? Dobra, tutaj numer 2 zawór. I dzięki temu mogę się stąd wydostać. Tylko właśnie... O! Jest jakieś przejście. Okej, tu jest zjazd. Tam na dół, ale tam żeśmy byli. No i nie, niestety, tutaj nie ma tego złomu, czyli musiałem go ominąć albo gdzieś na dole, albo gdzieś w drodze. Ale te 4 lufy. Dobra, jesteśmy tutaj. A, i tutaj jest kolejna linka, okej. Tak, no tak, prawie że na sam dół. Tu jeszcze jedno piętro mi zostało. To a nie, to tylko amunicja. Już myślałem, że jest ten złom, ale nie. Dobra, tędy żem wlazł. No nie, tam nic nie ma. Za autem coś się nie chowa. Nie. No dobra, zobaczmy. No, JIT jest najbliżej, no to jadę do niego. A potem się teleportuje i jedziemy ogarnąć drugi obóz. Lungs still even, heart still beating. Yet you refuse to live. Perhaps you've forgotten who you are. I know who I am. If you knew, why would you wander like this? I know where I'm going. Tell me again that you're going to the Plains of Silence. That is... That's my destination. I'm gonna cross the Plains of Silence. Okej, to było zajebiście krótkie. Wręcz tak krótkie, że się nie spodziewałem aż tak krótkiej rozmowy. Nie. Cofaj. Tego nie ulepszamy. Ale widzę, że będę zmuszony. Dobra, wpakować 3 poziomy. Dobra, stwierdzamy. Towarzysz śmierci, poziom 8. Dobra, jakie tutaj będzie przedpole? Gdzie? Gdzie ty widzisz jakiegoś padliniarza, chłopie? Dobra, jest tu jakaś obrona przedpola? Nie. O! A no tak, bo mnie zaczęli atakować, to się z nimi rozprawiłem. Poza nagraniem.
No nie ma tego złego. Dobra, ziomkowi dziękujemy. Zabij Kikuta. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja chcę wiedzieć w sumie, jak on to... Jak on zapracował na tę ksywkę. Dobra, właśnie obóz nowy, Wielki Brat, to sprawdźmy nasze informacje na jego temat. Kikut jest wrażliwy na ogień. Okej. Okay. Silna obrona przed pola, no kłóciłbym się z tym, bardzo bym się kłócił. Ukryte wejście pod budowlą. I łupy ukryte pod areną Ogara. Okej. Okay. Ale jak pod budowlą? Jak ja się mam tam dostać pod tę budowlę? Bo jest jakieś miejsce poszukiwań w sumie, no to może to jest to. Bo normalnie jakżem to objechał, to nie byłem w stanie tego miejsca zlokalizować nigdzie wejścia. Nawet żadnej wnęki w ścianie. Ktoś tu jest! No shit, Sherlock! Dawaj! Pięknie, przedłużona furia. Kary jak z nożem? No przecież zrobiłem rozbrojenie, no gro! Żegnam. I pana też. To jest trochę dość irytujące, że gra czasami nie wyłapuje tego, że ja wykonuję jakieś działanie, typu właśnie teraz, że była kontra i wcisnąłem A, żeby zrobić rozbrojenie, a gra stwierdziła, że hehe, w sumie to nie. 2, 3, 4, 5. Pięknie. Nie potrzebowałem w ogóle tego, ale i tak sobie zabiorę. No w sumie nawet muszę, żeby nie tracić amunicji. O, jeszcze przy okazji otworzyłem sobie drzwi. Panie, z czym do ludzi? Tyle go widzieli. Jest złom, jest amunicja. Jeden nóż i pewnie jeszcze są naboje, których nie zabiorę, bo mam full amunicji. Nope! To jest ziemia Jita, nie Skrotusa. I czas wam o tym przypomnieć. Kurde, myślałem, że jeszcze się uda, no. O, takiego ruchu nie znacie, co? Pięknie. Egzekucja! Proszę. O, co to było? Halo. Podniósł tę broń, proszę, ta broń wyjebała gdzieś w powietrze. Widzieliście to? Jakby miał po prostu ręce z masła. Dobra, jedno. W sumie już drugie insygnium. Tutaj. Tylko trochę złomu. Kolejna paczka amunicji. I akurat się zwróciły te dwa pociski. Tutaj nic. Jedzenie, no ale jedzenia akurat nie potrzebuję. Tutaj trochę złomu. Zlinka zjazdowa. Z areny. No dobra. Teraz pytanie, gdzie ja się w sumie teraz udaję? Czy już do bossa, czy jednak gdzie indziej? No już na arenę wchodzę. No dobra. Sir, you've killed your way here.
just so I can pleasure myself with your twitching corpse. Okej, okay, czy... Czemu gościu na własnej arenie ma też swoją własną, ma też swoją słabość? Kurde, ale wstawienie go w ten ogień to będzie masakra. Kurde, już myślałem, że teraz w to wlazł, no ale nie. Dobra, ale jak cię spałujemy trochę, to też będzie w porządku. Trzepiemy gościa, trzepiemy! Pięknie. Fujer, no ej, gościu. Mówię, fujer. Aha, okej, okay, fajnie, że moje strzały ze strzelbek i totalnie nic mi nie robią. Dobra, broń biała, proszę. Ha! I co teraz? Co teraz? Teraz ja też mam pałę w łapie i to lepszą już niż twoja. O, i koniec. Mucimy go strzelbą, jep. Kolejne barwy wojenne. Gościu zdjęty. Boli mnie tylko jedna rzecz, że chyba każdy z tych ogarów będzie wyglądał dokładnie tak samo. W sensie, dokładnie taki sam koleś, tylko będzie w innych kolorkach. O, strzepek historii gdzieś tu jest. No, kolor karoserii. I zagrożenie wyeliminowane w 100%. Początek czegoś dobrego. Równe 0. Czyste wybrzeże. No. O, dwa? A, no tak, bo wcześniej coś jeszcze odblokowałem. Zobaczmy, czy tu jest to dojście do łupów. Jest złom i... chyba łóżko tego ogara. Jest insygnium. Trzecie insygnium. Tam byliśmy. No dobra, czy jest tutaj coś jeszcze? O, tu idę w kierunku tego miejsca poszukiwań. Albo i nie. Nie, ale wygląda, że to miejsce poszukiwań jest tam na górze, no ale jak mam tam wejść? Dobra, też za pamięci. Do warsztatu. I po pierwsze... O, no, proszę. Najlepsze felgi. Dziękuję. Pięknie, szatkujące. I minimalnie brakuje mi do harpuna. Nie, ale tutaj po drodze zebrałem chyba wszystko, co się dało. A tam jest jakiś zwykły koleś. Tutaj nie ma co. Tu jest ta amunicja. Tu jeszcze na górę można chyba było wejść. Ja tutaj przyszedłem z góry. Nie, tu jest tylko sekret i ostatnie insygnium w tym obozie. Czyli jeszcze jest gdzieś strzępek historii i jedna sztuka złomu. Czy tam jedna paka ze złomem. Tylko pytanie brzmi, gdzie? Gdzieś tu pod spodem może? O, 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 o! Tam może być to wejście, którego szukam. Do tego miejsca poszukiwań. Tutaj jakieś takie jest. Przejście. Aha, prawie że pod tym. A to chyba trzeba jakoś tam wejść od tamtej strony. No ale nie no. Tutaj nigdzie już nie ma ani złomu, ani nic. Już mam prawie 40 minut. Dla was może to być trochę mniej. No dobra, sprawdźmy to. Może to się będzie wliczało do tego samego. Wątpię, ale może.
Dobra, o, o, o! Och, dobra, nie, tylko... Aha, dobra, to jest te wejście, żeby ci chcę tutaj wejść. Kurde, myślałem, że to jest to miejsce poszukiwań. Ajajaj. No i kurde, kolejny obóz, którego teraz nie wyczyszczę, no bo nie wiem jak. Gdzie mogłem coś pominąć. Dobra, jak już tutaj mamy jakiegoś typa... A, odjechał? Dobra, no to trudno. No to harpun zamontujemy innym razem. No, ale teraz będę się zabierał powoli za Krwistobrodego. Ale jak tak patrzę, to powoli powątpiewam, czy pokazywać mam też te obozy ogarów. No bo jak to ma wyglądać tak samo, tylko... Te walki mogą być tylko troszkę inne, no to... Jest w tym jakiś sens? Zwłaszcza, że tu mi zostało tylko co? 2, 4, 5 pól minowych, z czego 3 mam oznaczone. I 2 obozy ogarów i będę miał też Krwistobrodego do zera. No dobra. Akurat czyszczenie tych pól minowych to jest najmniej, powiedzmy, pasjonujące. Po prostu jadę tam z piesełem, no i on sobie niucha, nie? Tutaj patrzę, jak wygląda teraz twierdza. Strasznie dużo czerwieni. No wiecie, w końcu Krwistobrody, nie? Dobra, tutaj... Ciągle są. Nadzieja z Glorią. Sprawdźmy... O co chodzi z tą misją. Tak na koniec odcinka... Czego by się nie chciał Krwistobrody. All around us the grounds were covered in wet, salty water full of life. My people believe this water will come back to us on our day of reckoning. And then we must be ready. We must patch our ship together and make her whole once more. You believe that? They need to cling to it. Now personally, I see an acute necessity to armor this wreck up. Prepping for the wave of man scum which will soon come crashing down. A war boy army. Lord Scrotus, back from the dead. Help me get the steel I need. Now, not the brown rotted sheets of wafer you find out here, but real prime steel. With it, I can reward you in armor or scrap, and find plenty extra to fix up my hull. Okej, okay, żelazna wiara. Krwistobrody potrzebuje wysokiej jakości stali, by naprawić swoją twierdzę. Sądzi, że niezbędny materiał można znaleźć w tunelach na wschodzie. I czy to będą te tunele, które myślę? Tak, to są te tunele, które wcześniej pomyliłem z snajperką. No ale nie. Dobra, ode mnie póki co to tyle. W kolejnym odcinku myślę, że zabiorę się za tamto i jeśli starczy czasu, dojedziemy też do spojówki. Tak, ja chciałem poczyścić też trochę te konwoje, ale ja mam naprawdę za słaby grzmot, żeby to robić. Muszę co najmniej pojechać do smażyciela i obniżyć tutaj zagrożenie, żeby ulepszyć grzmota. Ale póki co, ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się, jak mówiłem, najpierw tą misją fabula, czy tą misją poboczną, a potem jedziemy z fabułą. Na tyle. Na ile po... Czemu jest szybko poboczna dostępna? The Eastern Tunnels. That's where you'll find the steel. If there is any. Okej, już mogę? Tak, już mogę. Dobra. No, to najpierw poboczniak, potem fabuła. Starczy raczej czasu na pewno, tak więc... Ode mnie to tyle i do usłyszenia. Cześć!